W dzisiejszym odcinku Kryptoogłoszeń poinformujemy Was o starcie DAO Crypto poruszymy wątek NFT stworzony przez RoboHero oraz opowiemy o rozwoju ekosystemu BNB Chain. Witam Was serdecznie na kanale Kryptoogłoszeń, przed nami kolejna dawka informacji. Jeżeli materiał uznajecie za wartościowy, zachęcam do lajka, subskrypcji, komentarza, tylko jeszcze przypomnę, że nie znajdziecie tutaj porad inwestycyjnych, bo takie należy udać się do specjalisty, a my tylko wyrażamy nasze subiektywne zdanie, tak więc nie przedłużając, zaczynajmy! Odcinek zaczniemy od zabawnego wpisu na Binance. Autor wpisu informuje, że jego codzienna rutyna wygląda tak, że otwiera aplikację Binance, aby sprawdzić ceny. Następnie zamyka aplikację, po czym po 10 sekundach znów otwiera aplikację, aby ponownie sprawdzić ceny. A jak wygląda Wasza codzienna rutyna związana z krypto? Dajcie znać w komentarzach. Flow wkrótce pozwoli każdemu na wprowadzenie własnego stakingu. Programiści Diab wkrótce będą mogli uruchamiać prywatne węzły dostępu. Operatorzy węzłów będą mogli również uruchamiać własne access Node na sieci Flow i zapewniać dostęp do węzła jako usługi. Aplikacje do analizy łańcucha audytu i eksploracji mogą obsługiwać węzły dostępowe i nie muszą polegać na podmiotach trzecich w zakresie stanu sieci. Dash informuje, że można używać kryptowalut, aby zapłacić za towady i usługi. Przekazywać darowiznę na wybrany cel. Kryptowaluty umożliwiają inwestycje w akcje, obligacje lub inne papiery wartościowe. Dodatkowo kryptowaluty można wykorzystywać w podróżach. Jak myślicie, czy można wykorzystać kryptowaluty jeszcze w inny sposób? Dajcie znać w komentarzu. Crypto Mayhem informuje, że posiadacze tokenów Adria będą mieli dostęp do DAO. Pierwsze głosowanie odbędzie się 15 lutego. Osoby mające prawo do głosowania będą mogły decydować o dalszym rozwoju gry Mayhem. Dodatkowo posiadacze tokenów Adria uzyskają możliwość podzielenia się z zespołem własnymi propozycjami dotyczącymi rozwoju gry. ponieważ grupa będzie miała również szansę decydować o wykorzystaniu tokenów Adria napływających z przeprowadzanych transakcji. Najnowsza aktualizacja sieci Harmony Mined Delays zostanie wprowadzona około godziny pół do pierwszej w nocy czasu polskiego w czwartek 9 lutego. Wprowadzony hardfork zawiera głównie prekompilację transferu Native One Close Chart umożliwiając użycie MetaMask. Pojawiła się nowa strona umożliwiająca zakup tokenów Harmony bezpośrednio od tego projektu. Nowa strona sprawia, że nabycie tokenów One jest łatwiejsze niż kiedykolwiek. Użytkownicy będą mogli nabyć tokeny One w prostszy sposób, a przy okazji będą mogli cieszyć się niższymi opłatami. Hebal Foundation cieszy się z możliwości ogłoszenia wsparcia dla Humans.ai. A jest europejskim startupem zajmującym się głębokimi technologiami w celu wprowadzenia AI i NFT w sieci Ethereum do sieci Hedera. Pomijany projekt w ten sposób chce umożliwić czerpanie większych korzyści z wydajności sieci Hashgraph. NFT RoboHero, które początkowo zostały uruchomione na sieci Tera, będą dostępne niedługo na OpenSea. RoboHero postanowiło również poświęcić trochę uwagi wspomnianym tokenom NFT, więc wraz z uruchomieniem zostanie wprowadzona aktualizacja wizualna. Więcej informacji o wspomnianej kolekcji NFT pojawi się wkrótce. Do programu Kava Rise dołączył Tadifi. Tadifi wprowadziło swoją globalną platformę blockchain opartą na sztucznej inteligencji do ekosystemu Kawa. Hashpack v6.1.5 został wydany. Nowe wydanie tego portfela zawiera kilka poprawek i ulepszeń użyteczności. Jedną z wprowadzonych zmian jest ukrywanie ostrzeganie użytkowników przed podejrzanymi linkami zawartymi w notatkach o transakcjach. Programiści Hashback dodali również kilka nowych dApps. K network zauważa, że przedsiębiorcy mają określone bariery związane z adopcją blockchain. Zespół Sky opracowuje nowe rozwiązania, takie jak Skybox lub SkyTX. Rozwiązania proponowane przez Sky są oparte na decentralizacji i przejrzystości, zapewniają kompatybilność między światem Web 2 a Web 3. Ekosystem BNB Chain rozszerza się wraz z wprowadzeniem trzeciego blockchaina BNB Greenfield. BNB Greenfield wyznacza ważny kamień milowy dla Web 3, integrując inteligentne kontrakty i zdecentralizowaną pamięć masową. PancakeSwap zapowiada pierwsze IFO na sieci Aptos. IFO Blue Move odbędzie się w przyszły czwartek między godziną 13. a 15. czasu polskiego. IFO nie ma żadnych wymagań. Wystarczy posiadać tokeny CAKE na Aptos i zatwierdzić operację podczas IFO. Synapse przeprowadza kolejną aktualizację DEV. W artykule załączonym do Twitter znajdziecie informacje dotyczące najnowszych poprawek, stanu deweloperskiego oraz zapoznacie się z obszernym podsumowaniem styczniowych działań synaps Link do artykułu znajdziecie standardowo w opisie filmu. Do Pedal Wallet w styczniu dołączyło ponad 150 tysięcy nowych użytkowników. Dodatkowo uzyskujemy informację, że liczba aktywnych użytkowników Pedal Wallet przekroczyła 250 tysięcy. 6 lutego o godzinie 11 czasu polskiego ruszyło IO Room. Room jest natywnym tokenem ekosystemu Pirates of the Island. i zostało przeprowadzone w modelu aukcji gwarantowanych alokacji Priority Pass na lunchpadzie Kanga. 7 lutego wystartuje druga część IO również o godzinie 11 czasu polskiego, tylko jednak już w standardowym formacie. Kto pierwszy, ten lepszy. We wstępowej fazie sprzedażowej pojawią się pozostałe, po o licencji tokeny Room. Handel w parze SNX do USDT jest już otwarty na Kanga Exchange. Synthetix to zdecentralizowany protokół zapewniający płynność oparty na Ethereum i Optimist. Syntetyczne aktywa i powiązane produkty są zabezpieczane przez stakerów za pośrednictwem Synthetic Network Token. Engine rozpoczął ruch związany z NFT na sieci Ethereum, tworząc zaawansowany standard tokenów erc 1155 dając deweloperom możliwość tworzenia i zarządzania cyfrowymi aktywami. Token Engine jest również dostępny na Kanga Exchange w parze do USDT. Handel EMX do USDT został otworzony na Kanga Exchange i MutableX jest pierwszą opcją skalowania dla NFT jako druga warstwa Ethereum. Celem projektu EMX jest przezwyciężenie niedociągnięć Ethereum, takie jak między innymi niewystarczające skalowanie. Bybit zachęca do ułatwienia sobie życia dzięki ujednoliconemu kontu transakcyjnemu na platformie. Takie rozwiązanie pozwoli zakończyć niepotrzebne transfery środków między wieloma kontami na jednej platformie transakcyjnej. Film instruktażowy znajdziecie w opisie filmu. Rada Prezesów Europejskiego Banku Centralnego podniosła stopę podstawowych operacji refinansujących kredytu i depozytu o 50 punktów bazowych do odpowiednio 3%. Przybliżenie 25% i 2,5%. Powodem podwyższenia stopy jest oczywiście inflacja, która jednak w styczniu 2022 roku zwolniła. Teraz wynosi już 8,5% rok do roku. Rada Prezesów będzie konsekwentnie podnosić stopy procentowe w znacznym stopniu i w równym tempie oraz utrzymywać je na poziomie wystarczająco restrykcyjnym. Dla zapewnienia, żeby inflacja wkrótce powróciła do docelowego poziomu 2% w średnim okresie. Podobną politykę prowadzi też amerykańska rezerwa federalna. W środę podniosła stopy procentowe o 25 punktów bazowych. W przypadku USA także widać pierwsze sygnały, które sugerują, że w kwestii inflacji najgorsze może być za nami. Prezes Fedu, Jeremy Powell, w swoim oświadczeniu powiedział, że dostrzega już USA, zarządzana przez niego rezerwa federalna jest też gotowa do zmniejszenia stóp procentowych w przyszłości. Z drugiej strony, ułodził nastroje i zauważył, że dalsze działania związane z walką z inflacją są potrzebne. Dowiedzieliśmy się też, że Bank Centralny jeszcze nie zakończył procesu podnoszenia stóp. Adopcja rynku Web3 postępuje w miarę, jak wielkie korporacje coraz usilniej przyglądają się temu sektorowi i zaczynają stawiać na nim pierwsze swoje kroki. Do grona wielkich firm, które interesują się tym tematem, niedawno dołączył eBay. Gigant z rynku e-commerce opublikował kilka ogłoszeń o pracę dotyczących poszukiwanych specjalistów, na nawakaty w obszarze Web3 oraz technologii NFT. W serwisie LinkedIn pojawiło się ogłoszenie m.in. o poszukiwanym kreatywnym adwokacie do spraw kryptowalut dla platformy Know Origin, w której posiadanie eBay wszedł w czerwcu minionego roku. Jest rynkiem tokenów NFT. W tym okresie firma również złożyła wniosek o znaki towarowe dla swoich różnych usług. Dotyczących NFT oraz Metaverse. Pojawiły się również oferty pracy na stanowiska takie jak doradca do spraw kryptowalut oraz dyrektor do spraw społeczności, czy chociażby kierownik kampanii marketingowej. Oferty pracy zamieszczone przez eBay są konkurencyjne z ofertą pracy od innego giganta e-commerce, firmy Amazon, która również zamieściła swoje ogłoszenia na portalu LinkedIn. Firma Bezosa niedawno przekazała, że poszukuje konkretnie pracownika na stanowisku starszego specjalisty Web3. Około 41 kandydatów złożyło swoje aplikacje na to stanowisko w Amazonie. Takie działanie wskazuje, że mimo trwania kryptowalutowej zimy i fali zwolnień na rynku, to jednak zainteresowanie korporacji z tradycyjnych sektorów tym rodzajem technologii i pojawia się tam popyt na specjalistów z branży Web3, blockchaina oraz kryptowalut. Najpopularniejszy hot wallet kryptograficzny, czyli Metamask, ujawnił szereg funkcji zapewniających prywatność w odpowiedzi na rosnącą krytykę ze strony użytkowników. Ta z kolei pojawiła się po niedawnych zmianach twórców portfela, które znacznie raziły w prywatność inwestorów. 2 lutego dominujący w branży portfel kryptograficzny ogłosił, że użytkownicy zobaczą zaktualizowaną obsługę tworzenia hot walletu i aktualizacji ustawień prywatności oraz bezpieczeństwa. Twórcy Metamaska przekazali, że zaktualizowali rozszerzenie, aby zmaksymalizować kontrolę użytkowników nad swoimi danymi. Aktualizacja już weszła w życie i każdy klient powinien przy najbliższym zalogowaniu się na portfel otrzymać pełną listę wprowadzonych zmian. W zaawansowanych ustawieniach prywatności użytkownicy mogą teraz przełączać funkcje, które wysyłają żądania do usług stron trzecich. Ma to pomóc w wykrywaniu potencjalnego phishingu i identyfikowaniu transakcji przychodzących. Wyjaśnili twórcy portfela MetaMask. Istnieje również możliwość zmiany dostawców RPC, co nastąpiło w odpowiedzi na krytykę domyślnego dostawcy firmy Infura. W listopadzie MetaMask znalazł się pod ostrzałem przy okazji aktualizacji opracowanej przez programistów Consensus. Po cichu zaktualizowana polityka prywatności oznaczała wówczas, że podczas korzystania z domyślnego dostawcy Infura bierze on adres IP oraz adres Ethereum, gdy użytkownik wyśle transakcję. To rzecz jasna nieakceptowalny dla wielu użytkowników cios wymierzony w ich prywatność. Najnowsza aktualizacja portfela rozwiązuje. Na szczęście ten problem pozwalając inwestorom na indywidualny wybór dostawcy RPC. Nowa funkcja wykrywania phishingu jest teraz niezwykle ważnym elementem tej aktualizacji i była potrzebna ze względu na wzrost liczby ataków wymierzonych w użytkowników portfela Metamask. Ostatnimi czasy cały sektor DeFi musi mierzyć się z narastającą aktywnością hakerów. To tyle z informacji, które dla Was dzisiaj przygotowaliśmy. Jeżeli materiał jest dla Was wartościowy, zachęcamy do lajka, subskrypcji, komentarza. Dziękuję Wam za uwagę i życzę miłego dnia bądź wieczoru. Cześć!